Dzień dobry Państwu! Dzisiaj, dla odmiany, porozmawiamy sobie trochę o podatkach. Jakiś czas temu powiedziałem, że nikt w Polsce nie wie, ile mamy różnego rodzaju podatków, opłat, składek czy innego rodzaju. Danin. A ponieważ nikt nie wie, ile ich tak naprawdę jest, to postanowiłem to sprawdzić. Wysłałem zapytanie do Biura Analiz Sejmowych z pytaniem, czy mogliby mi wymienić wszystkie możliwe składki, podatki, akcyzy, opłaty, daniny, które jesteśmy zobowiązani płacić naszemu państwu. Trochę to trwało, ponieważ nie jest łatwo zebrać do kupy te wszystkie możliwe daniny, natomiast w końcu dostałem odpowiedź. Odpowiedź liczy sobie jakieś na oko 70 parę stron, gdzie wymieniona jest zawrotna liczba 94 różnych danin, które państwo z nas ściąga i niektóre z nich są wszystkim znane. Każdy wie o podatku dochodowym, że mamy PIT, że mamy CIT, że mamy jakieś wady, że są składki na ZUS, na NFZ, że akcyzę płacimy, to są podatki znane praktycznie każdemu. Tylko niektórzy fascynaci wiedzą, że tych podatków jest znacznie więcej, że mamy jakieś opłaty miejscowe, uzdrowiskowe, że mamy podatek tonarzowy, to już są zagadnienia naprawdę dla ekspertów. Natomiast w tych czeluściach tych Wszystkich przepisów, które były wprowadzone przez wszystkie poprzednie rządy, znajdują się opłaty, o których nawet ja, pomimo tego, że już od lat zawodowo zajmuję się podatkami, nigdy nie słyszałem. Po niektórych usłyszałem dokładnie po raz pierwszy, kiedy dopiero zacząłem czytać tą listę wszystkich podatków w Polsce. I stąd. Pomyślałem, że być może skoro mnie to zaciekawiło i wydało mi się to interesujące, to również dla Państwa będzie to interesujące. Więc, uprzedzając, co się teraz wydarzy, postaram wam się, Was się zapoznać z wszystkimi możliwymi opłatami w Polsce. Jeżeli kogoś temat w ogóle nie interesuje, to może w tym momencie wyłączyć. Jeżeli ktoś jednak chce się dowiedzieć tytułem czego? Państwo zabiera nas pieniądze i w jaki dokładnie sposób kto jest łupiony, no to zachęcam do wysłuchania, jaka jest kompletna. Podobno, według biura analiz sejmowych, ja za to głowy nie dam, ponieważ nie wiem, w jaki sposób oni tą listę ustalili. Biorę pod uwagę, że o czymś zapomnieli, albo o czymś nie wiedzieli, albo być może jakaś opłata niedawno dopiero weszła w życie i jeszcze jej nie zauważyli, nie wiem. Przyznaję, że nie chciałbym być w skórze człowieka, który dostał to bardzo niewdzięczne zadanie zebrania wszystkich opłat w jedno miejsce, ale stało się, ktoś tą pracę wykonał, to teraz wykorzystajmy ją w jakimś dobrym celu. Więc podatek. Pierwszy, zryczałtowany podatek od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, czyli zwyczajna nasza ustawa o podatku ryczałtowym, która oczywiście zakłada podatek w formie ryczałtu, ten standardowy, ale też w formie karty podatkowej. Karta podatkowa jest naliczana osobno od kilkudziesięciu różnych rodzajów czynności, w szczegóły wchodzić tutaj nie będę. W każdym razie wiedzcie, że ten jeden podatek sam w sobie ma sto kilkadziesiąt stron. Drugi podatek, doskonale wszystkim znany. Podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli podatek PIT. Zaledwie 400 stron przepisów, i przechodzimy do podatku trzeciego. Ten już jest mniej znany. To jest podatek od przychodów z budynków. Jeżeli ktoś ma trochę droższe budynki, mające zdaje się wartość powyżej 10 milionów złotych, ma z tego, rodzaju, tego tytułu przychody, płaci od tego specjalny podatek. Obok podatku dochodowego. Dalej, podatek od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Czyli jeżeli ktoś ma jakieś pieniądze i w sumie nie wiadomo skąd się one wzięły, to łupimy go podatkiem od nieujawnionych przychodów. Następnie podatek dochodowy od osób prawnych, czyli tak zwany. CIT. Myślę, że akurat o cit to wszyscy słyszeliście. I tutaj ten mało znany podatek tonażowy. To jest w ogóle bardzo zabawny podatek. To jest jedyny znany mi podatek, który w niektórych latach przynosi Państwu ujemne dochody. To znaczy, że Państwo zwraca więcej podatku tonażowego, niż go ściąga z nielicznych firm, które go płacą. Następnie gwiazda polskiego systemu podatkowego, czyli podatek od towarów i usług, czyli tak zwany VAT. VAT mamy, zdaje się, najbardziej skomplikowany w całej Europie. Gdyby miało powstać kiedyś jakieś muzeum dziwnych, skomplikowanych, trudnych podatków, to powinno znaleźć się tam miejsce dla polskiej ustawy o VAT, która ma. Która ma konstrukcję fraktalną, tam są samopodobieństwa, tam są pętle, tam są całe fragmenty, których nikt w ogóle nigdy nie zrozumiał, więc to jest gwiazda europejskiego systemu podatkowego podatek VAT. Następnie podatek akcyzowy. To się tak niepozornie mówi: podatek akcyzowy tak naprawdę składa się on z kilkunastu, jeżeli nie kilkudziesięciu mniejszych podatków wrzuconych po prostu do jednej ustawy, ponieważ każda rzecz objęta podatkiem jest akcyzowym a według niektórych polityków PiSu akcyza to nie podatek, tutaj wiemy, że jednak to jest podatek, jest opodatkowywana zupełnie inaczej. To znaczy zupełnie w sposób do siebie absolutnie niepodobny. Opodatkowywane jest np. wino, inaczej piwo, inaczej wódka, inaczej samochody, inaczej energia elektryczna, inaczej paliwo, inaczej papierosy. To jest zbiór Jeden podatek akcyzowy, kilkunastu, jeżeli nie po prostu kilkudziesięciu różnych podatków, z których każdy ma inną podstawę opodatkowania, inną stawkę, inną metodę naliczania, dlatego te kolejne strony to są wymieniane po prostu rzeczy, od których pobiera się podatek akcyzowy. Stąd muszę tu przewracać ze strony na stronę, zanim dojdziemy do kolejnego podatku, i mamy go to jest podatek od. Gier, to znaczy, jeżeli ktoś organizuje różnego gra, rodzaju gry hazardowe, no co, loterie fantowe, gry bingo, loterie pieniężne, gry liczbowe, gry telebingo, loterie audiotekstowe, gry na automacie, gry w kości, zakłady wzajemne i tak dalej, od każdego musi znowu zapłacić inny podatek od gier. Następnie podatek od czynności cywilnoprawnych, tym się na ogół pewnie stykacie wtedy, gdy musicie wziąć jakąś pożyczkę, ewentualnie kiedy kupujecie mieszkanie. Wtedy państwo łupi was dodatkowymi dwoma procentami podatku, bo wiadomo, że jak się kupuje mieszkanie, to wtedy ma się za dużo pieniędzy, więc trzeba go złupić, takiego nabywcę. Następnie mamy podatek od spadków i darowizn, podatek rolny, podatek leśny. Cały czas to są jeszcze dobrze znane podatki, przynajmniej dla większości ludzi zajmujących się podatkami: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek od niektórych instytucji finansowych, podatek od wydobycia niektórych kopalin, czyli podatek od KGHM-u. On jest akurat prosty, ma zaledwie parę stron: podatek od sprzedaży detalicznej, podatek od produkcji okrętowej, wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych. Idziemy dalej. Opłata targowa, opłata miejscowa, opłata uzdrowiskowa, opłata od posiadania psów, opłata reklamowa, opłata skarbowa, opłata polanistyczna, opłata adiacencka, opłata abonamentowa, żeby można było TVP oglądać i wiedzieć, znać całą prawdę, całą dobę, czy o co oni tam mówią w tej telewizji. Opłata za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Opłata za przejazdy po drogach krajowych pojazdów samochodowych. Opłata za przejazdy przez obiekty mostowe i tunele zlokalizowane w ciągach dróg publicznych. Opłata za przeprawy promowe na drogach Publicznych to już jest 33 opłata. Jesteśmy mniej więcej w jednej trzeciej wylistowywania wszystkich podatków i opłat w Polsce, opłata ewidencyjna, opłata za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów i kierowców, opłata ewidencyjna z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, opłata ewidencyjna, o której mowa w ustawie o kierujących pojazdami opłata ewidencyjna za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców opłata ewidencyjna za wydanie zaświadczenia dotyczy międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych opłata za wstęp do parku narodowego opłata za wstęp na obszar rezerwatu przyrody opłata za usunięcie drzew lub Krzewów, opłata rejestracyjna, opłata za korzystanie ze środowiska, opłaty za wyszukiwanie informacji, przekształcenie informacji w formie wskazaną we wniosku, sporządzenie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie, opłaty związane z uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Idziemy dalej. Opłata produktowa, dodatkowa opłata produktowa. Opłata produktowa oraz dodatkowa opłata produktowa pobierana na podstawie ustawy o zużytym sprzęcie. Opłata produktowa i dodatkowa opłata produktowa pobierana na podstawie ustawy o bateriach i akumulatorach, opłata depozytowa, opłata za brak sieci zbierania pojazdów oraz opłata dodatkowa, opłata za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, opłata produktowa i dodatkowa opłata produktowa pobierana na podstawie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadania, odpadami. Opakowaniowymi: opłata recyklingowa i dodatkowa opłata recyklingowa pobierana na podstawie ustawy o opakowaniach, opłata rejestrowa i opłata roczna pobierana na podstawie ustawy o odpadach. Należność i opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej oraz jednorazowe odszkodowanie za dokonanie przedwczesnego wyrębu drzewostanu. Opłata za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych, opłaty za usługi wodne oraz inne należności pobierane na podstawie ustawy Prawo wodne. Opłata za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin, opłata Eksploatacyjna opłata za podziemne magazynowanie substancji oraz składowanie i odpadów, i dwutlenku węgla, znowu opłata dodatkowa, tym razem w ustawie o prawie geologicznym opłaty i wpłaty lotnicze opłaty za czynności organów i urzędów administracji probierczej opłaty pobierane przez organy administracji miar bardzo dużo jest tych opłat. Składki na fundusz emerytur pomostowych przyszliśmy ze opłat, weszliśmy w składki. Składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, składki na fundusz pracy, składki na ubezpieczenie społeczne rolników. Tych jest, tych składek trochę dużo. Idziemy dalej. Składki, już przy 70. jesteśmy. Składki na ubezpieczenia społeczne w powszechnym systemie ubezpieczeń. Wiadomo, że to są składki emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe. Składka na ubezpieczenie zdrowotne, żeby mieć ten kij do welenia w szybę, żeby dostać skierowanie do lekarza specjalisty za dwa lata. Składka na fundusz solidarnościowy. Składka specjalna na fundusz rezerwowy. Danina solidarnościowa. Wpłata z zysku od jednoosobowych spółek skarbu, państwa dopłaty w grach objętych monopolem, państwa opłata paliwowa, żeby paliwo było droższe, opłata emisyjna wprowadzona w tym samym celu, opłata od środków spożywczych oraz dodatkowa opłata od środków spożywczych. Idąc dalej. Potrącenie wynagrodzenia przysługującego za pracę skazanych i teraz takie opłaty, których, czy tam wpłaty, o których nawet nigdy nie słyszałem, nie wiem jak wy. Potrącenie wynagrodzenia przysługującego za pracę skazanych, wpłata na fundusz promocji mleka, następnie wpłata na fundusz promocji mięsa wieprzowego. Która zasila fundusz promocji mięsa wieprzowego. Wiedzieliście, że istnieje fundusz promocji mięsa wieprzowego? Bo ja nie. Nie wiem, w jaki sposób to działa, ale ja tego funduszu nie potrzebuję, żeby sobie zjeść kotlet schabowy. Ale idziemy dalej. Mamy też wpłatę na fundusz promocji mięsa wołowego, który zasila fundusz promocji mięsa wołowego. Bo wiadomo, że gdyby nie fundusz promocji mięsa wołowego, to nikt by sobie burgera wołowego albo steka w życiu nie zamówił, bo by na to nie wpadł. Potrzeba. Jest urzędnik, który za pomocą Funduszu Promocji Mięsa Wołowego namówi Was do tego, żeby jeść steki, żeby jeść burgery, bo sami w życiu byście na to nie wpadli. Ale to nic. Mamy też wpłatę na Fundusz Promocji Mięsa Końskiego, który zasila oczywiście Fundusz Promocji Mięsa Końskiego. I muszę powiedzieć, że ten fundusz się obija, bo ja nie widziałem, żebyśmy byli bombardowani mięsem końskim. Co więcej, bardzo ciężko jest je gdziekolwiek znaleźć, więc tutaj dyrektor Funduszu Promocji Mięsa Końskiego to do demisji, bo się absolutnie nie sprawdza i uważam, że dyrektorzy w promo Funduszu Promocji Mięsa Wołowego oraz Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego, to robią znacznie lepszą robotę. Ale to nie wszystko. Mamy też oczywiście wpłatę na fundusz promocji mięsa owczego, który zasila fundusz promocji mięsa owczego. Potem wpłata na fundusz promocji ziarna zbóż i przetworów zbożowych, który zasila niespodzianka fundusz promocji ziarna zbóż i przetworów zbożowych. Wpłata na fundusz promocji owoców i warzyw, wpłata na fundusz promocji mięsa drobiowego, wpłata na fundusz promocji ryb, wpłata na fundusz promocji roślin oleistych, wpłata na fundusz ochrony rolnictwa. Opłata, o której mowa w artykule 13 ustawy z dnia tam października o wychowaniu w trzeźwości i Przeciwdziałaniu alkoholizmowi, bardzo ważna opłata, opłata od urządzeń odtwarzających i czystych nośników oraz ostatnio jakiś czas temu bardzo nagłośniona, opłata reprograficzna. Razem 94 podatki, składki, opłaty, akcyzy, aż mi się to rozjechało, z których wiele zawiera w sobie kilkanaście albo kilkadziesiąt podopłat pod podatków i pod danin? Nie wiem, jak to w ogóle powiedzieć. I w ten sposób. To państwo łupi Polaków za pomocą 94 różnych danin. I teraz za każdą taką daninę ktoś przecież odpowiada. Ktoś tworzy te przepisy, ktoś inny pilnuje tych przepisów, ktoś inny sprawdza, czy ludzie to płacą, ktoś inny od strony ludzi, czy to w firmie, czy osoba fizyczna, musi sobie to policzyć, musi to gdzieś wpłacić, musi potem wziąć jakieś zaświadczenie, że to wpłacił po co to komu po co tyle tych różnych opłat jest nie wiem przekonany jestem że większość tych rzeczy jest po prostu do likwidacji wpływy z większości tego rodzaju opłat są po prostu minimalne w budżecie państwa są pomijalne i wydaje się że głównym uzasadnieniem dla tego że mamy tam tych 90 kilka różnych Podatków, składek i opłat, jest to, żeby urzędnicy mieli co robić. No bo powstaje sobie taki fundusz promocji mięsa końskiego. Słyszeliście kiedyś o funduszu promocji mięsa końskiego? Pewnie nie, ale tam jest jakiś pewnie dyrektor, który ma pewnie sekretarkę i zastępcę i samochód i nie wiadomo co jeszcze. I temu komuś się tam bardzo dobrze żyje, i on się wychylać w żadnym wypadku nie będzie. No bo po co? Bo jeszcze ktoś się dowie, że taki fundusz istnieje, i jeszcze mu zabiorą na przykład samochód w ramach jakiejś oszczędności. Natomiast większych zastosowań to to po prostu nie ma. Ta lista z każdym kolejnym rokiem po prostu rośnie, bo pojawia się jakiś kolejny polityk, który wymyśla, a zróbmy fundusz promocji ryby, zatrudnimy tam jakichś znajomych, damy im samochody, damy im telefony firmowe, laptopa im damy, niech oni sobie tam żyją, a nam może trochę odpalą z tego swojego wynagrodzenia. Ustawa uchwalona, bo ci posłowie to nigdy nie wiedzą, za czym głosują, i potem latami tam trwa, bo nikt do tego nie wraca, bo nie przychodzi nigdy polityk i nie mówi, a zlikwidujmy 20 niepotrzebnych opłat. Takie rzeczy się po prostu nie dzieją. Oni po prostu dokładają tylko i wyłącznie kolejne opłaty. I zapominają o tym, co uchwalili wcześniej, to coś wcześniej po prostu ma trwać i trwa, niestety, bardzo długo. Tam jest potrzebna po prostu nowa miotła. Kogoś, ktoś, kto zrobi sobie taki spis, następnie weźmie sobie długopis i będzie skreślał. To wywalamy, to wywalamy, to wywalamy, o to, to już na pewno wywalamy i trzeba to po kolei po prostu wywalić i uprościć to prawo, bo inaczej się nie da. Jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli nie pójdziemy w przeciwnym kierunku, jeżeli nie zaczniemy wreszcie znosić tych opłat zamiast wprowadzać nowe, to się w nich niedługo po prostu utopimy, i za kilka lat, jak ktoś będzie nagrywał tego rodzaju materiał, no to ta lista będzie mniej więcej taka i będzie się ją czytać znacznie dłużej. Więc tym optymistycznym fragmentem będziemy kończyć. Idźmy proszę w kierunku zmniejszenia liczby opłat, niech ta lista więcej nie rośnie. Do usłyszenia.